Dzień dobry. Zanim zaczniemy ten odcinek, chciałbym wam ogłosić, że poległem. Jest to moja porażka, jest to moja kompletna porażka jako youtuber, jako gracz i jeszcze jako co, nie wiem, to jest piątek, godzina 16 prawdopodobnie, ewentualnie trochę później. Jestem w połowie nagrania odcinka. Mam 51 minutę nagrań. Moi drodzy, odpuścimy sobie questy u Desmonda fabularne, przynajmniej póki co. Nagram je prawdopodobnie na tym łuczniku, którego stworzyłem. Jak będę miał więcej czasu, więcej energii, jakby. Jestem na momencie, no, znacie te questy prawdopodobnie, jestem na momencie do pracy rodacy, zaraz wykonam drugiego questa na temat podpalacza, idę zaraz szukać trójzębu Zargo. Ja p***le, to jest taki Resident Sleeper, ja to wszystko czytałem. Kochani, jest 51 minuta, ja stwierdziłem, że jak ja nie wyjdę zaraz na balkon i nie odpocznę, i nie wezmę świeżego powietrza trochę sobie do płuc, to ja zasnę przed tą grą. Jest to smutne, po prostu czytanie tego wszystkiego i staranie się, żeby to było jakkolwiek ciekawe, jest dla mnie po prostu nie do wykonania i stwierdziłem, że chrzanić to i tak nikogo tu nie interesuje. I tak każdy te questy wykonywał i jest, da, więc słuchajcie, mam pomysł taki, żeby sobie to powtórzyć na łuczniku, z tym, że będę sobie wybierał same złe opcje. To znaczy, będę starał się ten quest przejść jak najgorzej. No i na zasadzie takiej, że zobaczymy, czy na przykład Desmond mnie nie polubi, czy coś. Myślę nad tym, bo chciałem to przejść legitnie i jest masakra totalna, jest po prostu katastrofa. Więc słuchajcie, w dzisiejszym odcinku witam was serdecznie, nagrywamy jeszcze raz. Witam was serdecznie w piątek na odcinku z questów. Dzisiaj sobie wykonamy prosty questik od Layli, po prostu tak dla rozluźnienia, coś fajnego. Dawno tego questa nie lubiłem, nie robiłem, fajnie go wspominam. Więc pójdziemy sobie do portu. Chciałbym także pozdrowić graczy. Tutaj shit turkowy, siema, w późniejszych questach mogę ci pomóc, moim ryckiem 104. Dziękuję, shit turkowy. Kelby napisał, że wajś ten ostrol dawaj na Dunep. To bardzo fajna propozycja, na pewno skorzystam. Kacperku, Kacperek chce nam tutaj pomagać w questach też. Już go dodałem do znajomych. Happy Drut się pyta, czy będzie live i mam pozdrowić widzów. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów. Przepraszam was, że tak wyszło, nie chcieliście sobie u Desmonda siedzieć, ale coś czuję, że nawet wy się możecie cieszyć. Tak mi się wydaje, bo chyba nikt nie chciał tego questa u Desmonda oglądać z tym birskim i podpalaczem, po prostu. To jest moja chyba 11 postać w tajernie około, nie? Bo tam zakładałem postać na przykład, żeby kolegę wprowadzić do gry i z nim pograć trochę coś tak dalej. I 11 raz wykonywanie tego i jeszcze czytanie tego questa po to, żeby się nim ekscytować i jakby opowiadać jakieś śmieszne punche, joke i tak dalej. No, po 51 minucie ja sobie dałem spokój i stwierdziłem, że nie, bo zaraz p***a dostanę. I dobra, moi drodzy, Layla, pierwsze wrażenie. Dzień dobry, Layla, co chcesz ode mnie? Jestem tutaj nowy, szukam zajęcia, Laylo. Znam to uczucie, nowy ląd, nowy świat, wszystko trzeba zacząć od nowa. Sama przybyłam tutaj niedawno, pomogę ci, zarobisz parę prawdziwych haligardzkich monet. Do tego dostaniesz ode mnie cenną informację, proszę cię tylko o drobną przysługę. Dobra. Zawsze chętnie pomagam. O co chodzi? Sprawdźmy sobie Layle. Proszę, jaka dobra dusza. Pamiętam tylko, żeby wykonać zadanie, będziesz musiał pewnie w ryj przydać. No jak trzeba, to trzeba, nie? No to mi zuch, posłuchaj teraz uważnie. Jest jeden chłopak, Luben, kupił ode mnie pewien medykament. Miał zapłacić już dawno temu. Idź do jego domu w Trentis, podobno jest blisko murów. Odbierz mu te pieniądze. Jak będzie bez grosza, w co wątpię, daj mu na łóżkę, a pieniądze zabierz siłą. Dokładnie tak, tak to działa, prawda? Jak ktoś nie ma pieniędzy, to jak się mu da po mordzie, to te pieniądze nagle będzie miał. Luwan winien jest mi 200 sztuk złota. Aha, jeszcze jedno, jak ty przepadniesz z groszem, znajdę cię i zabiję. Jak w sumie ciekawe, czy ona by dała radę. Wygląda jak postać, która nie dałaby rady. To jak, można ciebie liczyć? Nie zawiodę cię, będę z twoimi pieniędzmi. Super. Mamy sobie tutaj pierwsze wrażenie od Layli. Idź do miasta. Gdzie jest Luwan? Panie Luwan, where is you? Where are you w sumie? Wchodzimy do Luwana. Czego tu szukasz? No siema, Luwan, Layla przysłała mnie po swoją kasę za jakieś proszki. Ta oszustka próbowała mnie otruć. To co mam jej płacić za truciznę? Wziąłem ten jej cud i co? Mało bym się nie przekręcił, a miało być zupełnie inaczej. Dobra, powiedzmy, że sobie porozmawiam z Laylą. Nie będziemy go bili od razu. Zobaczymy, co Layla na to. Porozmawiam z Laylą. W ogóle, jeżeli wam się ta seria podoba z kwieścików takich, nie? No to zostawcie kciuka. Przypominam, każdy piątek będziecie spodziewać się odcinka. Staram się jak mogę, żeby te odcinki się pojawiały. Więc fajnie, lecimy. W ogóle czwarty level nabiłem podczas robienia tego questa. Mogę wam dać symulator padania na zedach. Teraz jak mam takie odskocznie. W tych 51 minutach ile razy musiałem przebyć ścieżkę obłąkanych. Coś tam, nie jestem głupi czy coś.
Super, zaraz mnie ten zaraz mi zabije. Nie! Zostaw mnie. Dobra, jesteśmy w ścieżce obłąkanych. Jeszcze tylko musimy złodziejkę pokonać. O halo, twoją starą rzuciła mi! Ale kurde, rip. Właśnie dzisiaj wszedł ten update, tak jak powiedziałem, i już na przykład twojej starej nie ma. Czemu ta złodziejka jest taka silna? Uhuhu, wbiliśmy level, ale fajnie. A co chcesz ode mnie? Leila Luwan mówi, że nie zapłacił, bo twoje proszki mu zaszkodziły. I ty mu wierzysz, że nawet jeśli, to co mnie to obchodzi? Teraz żałuję, że byłam taka dobra i dałam mu na kreskę. Pierwszy i ostatni raz. To co, idziesz mu dać po pysku i dobrać moje pieniądze, czy nie nadajesz się do tej roboty? Nie jestem najemnikiem, poszukuję kogoś innego, kończę zadanie. Dobre, jak trzeba pasnąć pysk, to trzeba. Ciekawe co by było, jakbym to skończył. Czy to dostał jakieś monety w ogóle? Nie no, dobra, pacniemy go oczywiście w pysk. Pana Luwana będzie teraz bitka potężna. O, w ogóle mam hadras, tak swoją drogą już założony. Wchodzimy sobie do Luwana. Luwanie, koniec twojego życia. Musi nastąpić. Guza szukam. Ubudubu. Luwan nie żyje. W ogóle dzisiaj wszedł update. Między innymi z takim HP dziwnym. To chyba jest coś dla druida. Jakieś ułatwienie. Do końca nie wiem. Czytałem tak tyle o ile tych zmian, bo musiałem nagrzeć odcinki. Więc zaraz sobie z tym dokładnie sprawdzę, jak to wszystko działa, ten update. Wiem, że Barbarzyńca dostał buffy i Shit dostał nerfa niestety, chociaż nim gram teraz. I Hudoken teraz jest trochę słabszy. Konkretny nerf. Chyba coś latające kolano pozmieniali. W ogóle napiszcie, co sądzicie o tych zmianach. Update'cie. Na pewno łucznikiem chciałbym sobie trochę pograć. Więc trochę szkoda, że tego Shida jednak robię, bo łucznik teraz wydaje mi się dosyć potencjalnie fajny. Nie wiem jak on działa, bo jest dopiero 8 godzina od wejścia update'u, więc jeszcze chyba nie wiadomo jak on działa. Natomiast spele ma bardzo fajne i powiem wam szczerze, że wygląda jak postać, którą chciałbym zagrać, ma dużo debuchów. Więc napiszcie co sądzicie, strefa komentarzy jest dla was. A my gadamy z Leilą. Albo nie gadamy z Leilą, musimy przeszukać jeszcze chatę. Luwan, gdzie jest twoja skrzynia ze skarbem? Dobra, mamy sobie worek ze złotem Luwana. Idziemy sobie do Leili. Mam twoje złoto. Zuch, zasłużyłeś na swoją nagrodę. Widzę, że mogę na ciebie liczyć, jeśli będę potrzebowała kogoś od mokrej roboty. Obiecałem ci też ważne informacje, odnaleźć Simona. On może odnaleźć ci się w okolicy. Szczegóły zapisałem na tym świsku. Dzięki, polecam się na przyszłość. Dobra, i słuchajcie, i to jest zlecenie wykonane. Dostaliśmy 80 zł i 100 sztuk doświadczenia. Przy okazji na przyszły odcinek sobie kupię Alta, żeby tego expo dostać więcej już, bo to chyba najwyższy czas. I będziemy szli do Simona za tydzień. Desmonda póki co zostawiam. Coś muszę wykminić, może po prostu go odpuszczę i tyle, bo te questy są dla mnie nie do przejścia. Simona wykonywałem ostatni raz jakieś parę lat temu, więc chętnie sobie jego questy wykonam. Zobaczę co mu ciekawego u niego słychać. Jaki ładny Simon. Więc to już za tydzień. Ja się z wami żegnam. Widzimy się jutro prawdopodobnie na Minecrafcie. Jeżeli nie widzicie sobie z Minecrafta, to zobaczcie, bo jest kozak. Jest bardzo fajna. No, a w niedzielę vlog z nowych włosów, bo mam nowe włosy, a jeszcze o nich nie pokazuję specjalnie. Siemanko, widzicie na Instagrama LB Kwiecierski. Yo!